Kolejny punkt dotyczy, jest projekt uchwały, punkt 1.7 w sprawie lokalizacji szaltu miejskiego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Bachusowej przy ulicy Żywieckiej. Proszę Państwa, ten projekt wpłynął wczoraj, jeżeli mówię, informuję, że nie ma komisji, jeżeli komisja infrastruktury, komisja komunalna będzie uważała za konieczne zaopiniować to, zarządzę przerwę, w której zbierze się komisja i to, że tak powiem, do pana. Natomiast chcę powiedzieć, że przegląd, zarząd przeglądną. Ten projekt nie zmienia on. Znaczy jest to realizacja tego, co było postulowane przez radę. Określone są informacje, która była dotychczasowa. Był ten termin 30 września, jako termin, który miał być wykonany projekt, który by pozwolił na realizację jeszcze w tym roku tego zadania. Przypomniałem, że mam tam zaangażowane środki w wysokości 74 tysięcy złotych. Jest to kompletny projekt, jest to, że tak, uzgodnienie lokalizacji szaletu, które jest podstawą do tego, aby przygotować wystąpienie o zezwolenie na budowę tego szaletu. Dziękuję. Czy jest, jeżeli nie, to rozumiem, że otwieram dyskusję, tak? To wiem, jak zawsze mówiłem, tak powtórzę to dzisiaj. Wpuszczamy się w skarbonkę, to będzie plastikowe, rozbijane, dewastowane. Każda rzecz plastikowa na terenie naszego parku Solwa jest niszczona kilka razy w miesiącu. Kto nie wierzy, niech ja tam przechodzę ciągle, idę na pętlę na zakupy. Jest plastikowa techniczna szafa z licznikami, ze stópkami, jest bez przerwy dewastowana, rozbijana i tam non-stop przyjeżdżają, naprawiają. Kosze na śmieci są wszystkie plastikowe, dewastowane, opierają się tylko metalowe. Ławki też są dewastowane, łamane, także wpuszczam się w skarbonkę, są ważniejsze sprawy. Tam, proszę nie przerywać. Tam, gdzie przechodzą nasze dzieci do szkoły, tam my się powinni skoncentrować, gdzie nie ma chodników. To jest nasza, to powinno być nasze motto. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zanim udzielę głosu, chcę powiedzieć, że miałem udział, że tak powiem, w akcji zbierania podpisów i jakby to powiedzieć, mam wrogą opinię, nie chcę korzystać ze swojego stanowiska w tej chwili, nie będę, że tak powiem, brał udziału w dyskusji, natomiast udzielam głosu kolejną kolega Maciej Bała i rozumiem, że kolega Jurek. Ja jednym słowem, nie jest temat dyskusji, mamy znowu projekt zaopiniować i nic więcej, a już nie dyskutować o tym, uchwały przeszły. Ja tylko chciałam zapytać, czy to jest miejsce oświetlone, będzie ta toaleta? To ja, znaczy jest tam oświetlenie, bo jest na rożniku. No i to jest istotne. Dziękuję. Wobec tego, jeżeli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały do głosowania. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, kto jest przeciwny? Jedna osoba. Dziękuję. Proszę Państwa,